recytując, śpiewając i malując. Tak przedszkolaki świętują odzyskanie niepodległości. W jednym z głogowskich przedszkoli z okazji rocznicy maluchy wzięły udział w uroczystej akademii. Sześciolatki z przedszkola publicznego nr 19 razem ze swoimi nauczycielkami przygotowały akademię z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przygotowywały się do tego występu dość długo, bo już od 2 tygodni, bardzo dużo serca i pracy w to włożyły. Jak się okazuje, dzieci na temat historii wiedzą już bardzo dużo. Co się wydarzyło 100 lat temu? Walczyli o Polskę, bo nie było nas na mapie, bo niestety zgarnęli całą Polskę. Choć czasami jeszcze mylą się liczby. Z okazji, że Polska ma urodziny. Które to urodziny? Pierwsze. To jednak podstawowe pojęcia, takie jak patriotyzm, są opanowane. Znaczy, że kocha się Polskę. To znaczy, że ktoś broni Polski. My co roku obchodzimy takie święto niepodległości w naszej placówce, ale to jest wyjątkowe. Oczywiście prowadzając tematyką cykliczną podczas zajęć, wdrażamy dzieci w ten temat. Zapoznajemy z legendami, skąd się wzięła nasza stolica, skąd się wzięła miasto Warszawa i inne historie, inne legendy innych miast, a także symbole narodowe.